Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Walka niewidoczna dla ludzkich oczu trwa nieustannie. Wojska Pana wkraczają na pole bitwy, starając się ratować ludzi. Szatan i jego zastępy także działają, starając się wszelkimi możliwymi sposobami zwodzić i niszczyć. Dzień po dniu walka toczy się bez ustanku. Gdyby twoje oczy zostały otwarte tak, byś mógł ujrzeć siły dobra i zła w ich działaniu, nigdy więcej nie pozwoliłbyś sobie na kpiny, próżność, wygłupy i żarty. Gdyby wszyscy przywdziali całą zbroję Bożą i mężnie walczyli w bitwach Pana, odniesione zostałoby zwycięstwa, które wprawiłyby w drżenie księstwo ciemności. Jeśli tylko człowiek usiłuje żyć w zgodzie z Bogiem, to od razu pozna, że zgorszenie krzyża jeszcze nie ustało. Księstwa, moce i złe duchy są przeciwne wszystkim istotom posłusznym prawom niebieskim. Dlatego prześladowania zamiast smutku powinny być powodem radości dla uczniów Chrystusa, gdyż są dowodem naśladowania Mistrza. Pytania do dyskusji. Pierwsze. Przeczytaj uważnie list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 14-15. List do Hebrajczyków. Drugi rozdział, werset 14-15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wyraźnie jest tu mowa o tym, że czynnikiem zniewolenia jest śmierć. Zwróć także uwagę na akcent położony na nasz lęk przed śmiercią. Dlaczego tak bardzo boimy się śmierci? Dlaczego ten lęk trzyma nas, jak mówią te wersety, w swego rodzaju niewoli? Jak chrześcijanin wolny w Chrystusie powinien postrzegać śmierć? Drugie. Dla niektórych ludzi pogląd o istnieniu i działaniu sił demonicznych brzmi jak staroświecki zabobon. W przypadku innych osób lęk przed tymi siłami jest dominującym czynnikiem. Jak jako chrześcijanie możemy znaleźć równowagę między naszym zrozumieniem realności istnienia tych mocy, a ufnością opartą na tym, że Jezus uczynił dla nas walce z Nim. 3. Jak złe moce wpływają na siły tego świata i panują nad nim? 4. Jak światopogląd oparty na prawdzie wielkiego boju pomaga nam zrozumieć ciągłe istnienie zła, nawet po zwycięstwie Zbawiciela na krzyżu? Dziękuję bardzo.